Cześć, tu witam Was serdecznie, Szymon, na serio. Absolutnie się zgadzam z posłanką PiS Lidią Dudziak z okręgu poznańskiego, z panią radną, która zablokowała kopulujące osiołki w ZOO w Poznaniu. Osiołki rozdzielono, bardzo słusznie. Uważam, że posłanka Lidia powinna utworzyć specjalne patrole PiSu, patrole ZOO. Patrole te będą miały na celu sprawdzanie moralnego prowadzenia się zwierząt w ZOO. Ja osobiście, jako fan wielki ZOO, chciałem zgłosić do tych patroli kolejne działania. Mianowicie ewidentnie uważam, że powinno zamknąć się foczarium na Helu. Byłem tam raz z wycieczką. Obok była wycieczka technikum mechanicznego. Jeden z chłopaków do drugiego powiedział: niezłe foczki. Druga rzecz, uważam, że patrole ZOO powinny szyć bieliznę, czarną bieliznę dla białych niedźwiedzi, górną i dolną. Oczywiście chciałem powiedzieć, że ta górna bielizna powinna mieć 6 miseczek, bądź też 8 miseczek, nie znam anatomii. Uważam również, że należy pozbyć się węży. Węże mają ewidentnie kształty faliczne. Są to po prostu sprośne, obrzydliwe, oślizgłe, wylegujące się członki. Członki, które w chamski, lubieżny sposób wylegują się na słońcu. Również oddzielnej interpretacji poddałbym trąby słoni, które ewidentnie wzywają do zbiorowego przytulania się wszystkich tych, którzy oglądają te trąby. Zastanawiałbym się również nad nosorożcami, które bezceremonialnie na oczach wszystkich w ZOO noszą wibratory na nosach. I na koniec się pozdrawiając oczywiście tym samym patrol ZOO, chciałem powiedzieć, co z nornicami, co z myszkami, które w ZOO w Warszawie, na przykład w terrariach, wchodzą do norek i wychodzą. Wchodzą do norek i wychodzą. Wchodzą do norek i wychodzą. Wchodzą i wychodzą. Przepraszam.